Cześć kochani, witajcie w Zelden. I nasza tegoroczna ekipa. Konrad, Stefcia, Ania, Piotrek, Ania, Romcio przebrany, tak, że mogę go pokazać wreszcie. Monika, a tam Basia, Mila i Nela. Juhu! No i oczywiście. Zatrzymaliśmy się w hotelu Sportlers Lodge. Sportlers Lodge. Nowiutki hotel, otworzony w listopadzie zeszłego roku. I to jest przykład takiej architektury, która jest bardzo współczesna, bardzo na wskroś nowoczesna. Natomiast zobaczcie, że z uwagi na kolorystykę i materiały jest doskonale wpasowana w tą tradycyjną architekturę alpejską. Potwory, to są dwa potwory, pokaż. A, potwory wróciły z jednych nart i przyjechały na drugie narty. Moje kochane potwory, stęskiłam się za wami, bo ostatnio się widziałyśmy gdzie? Na Mauritiusie. Nasz pokój, 408, czwarte piętro. Jest jak tu pachnie nowością. I no super. Absolutnie super. Minimalizm. Cudownie. Łazienka, tutaj od strony sypialni, przeszklenie. My byśmy się nie zmieścili. Nie zmieściłybyście się? Z mamą. No nie, no pewnie, że tak musicie mieć swój. Stefka, to może będziesz z dziewczynami spała. No. No może tak. Ale echo, aż słuchajcie, powinno być chyba coś na ścianach jednak. Coś malutkiego, ale żeby nie było tego pogłosu, nie? No. I też jest super prościutka, szara łazienka. Super. Naprawdę fajnie. I zaczynamy pierwsze zjazdy. Ale czadowo. Pierwszy dzień, taka lampa. Po prostu bosk. I po małej rozgrzewerce parę zjazdów. Już się wbiliśmy na 3040 metrów. Proszę bardzo, Basia, Ania, Stefcia, Milanela, Monika, Piotrek, Ania. Stawiam ekipę do zdjęcia. Zaraz kogoś poproszę, żeby nam zrobił. Proszę, jacy piękni jesteś. Udało się. Bo zebrać ich wszystkich do kupy to jest po prostu jakiś koszmar. Koszmar po prostu z wami. Ta-da! A to 3-400 robi swoje, co dziewczyny? Tak. Ale dzisiaj jest dobry dzień, bo jak jest zły dzień, to tutaj musi tak wiać. I to jak wiemy są sytuacje nie do przecenienia. Jak twoja przyjaciółka jeździ na nartach i daje ci pomocną dłoń, jak jest wypłaszczenie. Na ostatnim piętrze naszego hotelu jest spa z pięknym widokiem na góry. Widać jeszcze, bo jest zmierzcha się, ale jeszcze trochę widać. I z basenem na zewnątrz. No to wyjrzymy chyba na zewnątrz. Super. Drugi dzień w Zelden. Wstałyśmy ze Stefą o godzinie? O siódmej. Jestem o 6:30. Jest 8:20, jesteśmy już na stoku. Wszyscy śpią, a my korzystamy z tego, bo jest taka pogoda, jest taka lampa, jest tak pięknie. Natomiast jak wjeżdżałyśmy kolejką, to dopiero wschodziło słońce zza gór. No ale dla takiego sztruksu, to wiecie, że warto wstać. Ruszamy? Ruszamy! Ale bosko! Stefcia, ile to jest wyciągów? 57, a ile działa? 55. Słuchajcie, jest naprawdę bajka.
Tylko, że odczuwa się tą wysokość, powiedz. Tak. Wczoraj wieczorem, słuchajcie, część z nas kręciło się w głowie, bo jednak już ponad 3000 metrów. A dzieci mnie, tak bolały głowy. Bolały je głowy, mimo że cały dzień bardzo dużo piły. My też zaraz pojedziemy się napić, Stefa. Jeszcze jeden zjazd i idziemy na coś do picia. Dobra. Bo trzeba jednak pilnować nawodnienia. Natomiast słuchajcie, jest absolutnie bajkowo. Trasy są boskie. Śnieg idealny, pogoda idealna, ludzi jeszcze nie jest dużo, dochodzi dziewiąta teraz. Fajne jest to Zelden. Bardzo fajne. Bardzo fajne, prawda? Potocy mieli rację, że będzie nam się podobało. Potocy mieli rację, że nam się będzie podobało. Pozdrawiamy naszych przyjaciół. Oj, spójrzcie. Tutaj widać, to jest tylko jedna część. A ile jest wyciągów i jaka sytuacja na trasach. Nasz lunch na stoku. Sałatki. A do tego... Tirol Sprecher? Tirol Käse Spätzle, czyli macaroni and cheese, jak mówi Stefa. Mac and cheese, no. Po prostu mac and cheese. Nie, no nie wierzę. Słuchajcie, przyszłyśmy ze Stefcią na łyżwy po południu i mamy lodowisko. Jest dwóch tutaj klientów oprócz nas. I mamy lodowisko dla siebie. Panoramiczne. Mistrzunio trenuje. Słuchajcie, ten mały taki jeździ, zaraz gada przez telefon, ale po prostu to, co on wyprawia, to jest coś niebywałego. A ja spokojnie, równym tempem, na jedną nóżkę, na drugą nóżkę. Może Stefka się czegoś nauczy od kolegi. Zjemy w restauracji Hubertus w centrum Zelden. Bardzo krótkie menu, ale jest jakaś wariacja na temat mojej kochanej frittaten supy, a potem jest faszerowany ziemniak z piekarnika z warzywnym ratatouille, a reszta mięso. Tutaj mamy tego ziemniaczka pieczonego w piecu z ratatouille. Kaczka, romcia z polentą, mój mąż. Mąż kroi już. Mąż kroi sznycla. A ja ryba maślana z tagliatelle w trzech kolorach w zielonym pesto. Kochani, dzień trzeci, tradycyjnie jak podczas każdego pobytu w górach wzięłam dzisiaj nartki. Może ich nie widać, bo pod kolor wzięłam oczywiście biały, ale jakiś super sztykle. Natomiast to pogoda jest taka, jaka jest, jak widzicie. Słuchajcie, śnieżyca, widoczek praktycznie zero. Dolina i tam są te piękne góry, które wam pokazywałyśmy ze Stefą wczoraj, przedwczoraj. Ale co, Stefcia, jedziemy? Jedziemy! No słuchajcie, te narty, które Monika mi poleciła, żebym sobie zarezerwowała w wypożyczalni, sztekla, bajeczka. Po prostu bajeczka. Buty te atomiki, no trochę za twarde dla mnie. Będę teraz jakoś w ogóle kupowała narciarskie, bo chcę mieć swoje. A Stefci tych Elanów, to już jest też ostatni sezon. I w bucików twoich pięknych też. No niestety. Dziecko rośnie. Ale jaki piękny masz nowy kask z uszkami. Ale co, na pogodę dobrze nam się jeździ. Tak. Prawda? Trochę super. Trochę muldy, trochę nie widać w ogóle nic. A trochę widać. Więc jest tak bardziej rozrywkowo. Nie, tak naprawdę to wiecie, co to chodzi o to, że jak są takie chmury, to jest taka bardzo słaba ostrość i nie widać mult, nie widać pochyłości, widać po prostu podłoża. I czasem błędnik głupiej, w ogóle człowiek nie wie, gdzie jest góra, gdzie dół. No słuchajcie, naprawdę zaczyna wiać. Zimno się robi, zamień coraz ostrzejsza. Także kaptury, ja nie wzięłam kominiarki, jeszcze Zbycha na szczęście wzięła. Spadamy na dół i chyba na jakąś gorącą czekoladę. No i na dole trochę lepiej. Pusto.
lepiej śnieg ubity. No jest cudnie. Uwielbiam takie trasy w lesie na nartach. I jak boliu, czasem słońce, czasem deszcz. Beznadziejna pogoda rano, a teraz bajeczka. A oczywiście Stefka za trasą. Wracaj tu, łobuzie! Ale bajka. No dzisiaj, słuchajcie, tak siadałam w kość na tych nartach, że zdecydowałam się na masaż, a mają tutaj u nas w spa masaże narciarskie. Ja właśnie skończyłam i było super. I było super? No to ekstra. Tutaj też bardzo minimalistycznie. Szkło, szarości i jasne drewno. No tak, zdecydowanie. Przed tym fondue wieczornym dzisiaj rakletką, to masaż znów mi się przyda, bo zamierzam z rakletki wrócić na piechotę po tej ilości kalorii. Dzisiaj steki, rakletka i fondue. I zaczynamy. Ania stek. Tutaj siedzi team steki, bo Monika i Romek też. Sałatki, ziemniak pieczony. Jest, jak to wygląda bosko. A tutaj główny bohater wieczoru, fondue. Pyszne. I dodatki. Dość nietypowe, bo wzięliśmy też pimientos de padron, czyli papryczki hiszpańskie. Oczywiście bagietka, dobre? Ania, a ty na razie jeszcze sałatka. Dzisiaj też świtkiem rankiem jeździmy, ale udało mi się mojego męża namówić. Ale z bosko. Przedłużyłam nartki o jeden dzień, bo są absolutnie magiczne te sztekle. Ale słońce piękne, no zobaczcie. Stefia, magicznie jest, co? Pięknie. Magicznie po prostu. To mój dzisiejszy lunch w górach. Znaleźliśmy prześliczną restaurację Bubis. I to moje wegański zestaw, trio wegańskie. Tutaj jest pesto, smalec z cebuli, wegańska kiełbaska i taki piękny wafel. Po tym ciężkim dniu w autobusach pomiędzy stacjami kolejki, po tym ciężkim śniegu, bo śnieg był mokry i ciężki, po południe wspać się. Wcześniej zjechaliśmy i tak to cudnie wygląda w ciągu dnia. No ale woda mogłaby być cieplejsza. No jest absolutnie przebosko i przepięknie. Oprócz tego, słuchajcie, że jest taka, widać, delikatna mrzaweczka. A ponieważ to nie Tajlandia, nie Mauritius, ani inne ciepłe miejsce, gdzie deszcz w kąpieli nie przeszkadza, to tylko się chwilę pogapię i spadam do środka. Sałenka dla dorosłych, tekstylna. No ja zdecydowanie bardziej cenię te nietekstylne. Ale tylko chciałam wam pokazać, jak to wygląda, bo jest naprawdę cudnie. O Jezu, chyba się tutaj trochę zagrzeje. Fajnie. Można się ogrzać z widokiem na lodowate szczyty. A teraz co robimy? Trzy, cztery. Robimy sobie zdjęcie, żeby była taka stróżka wody. Stróżka wody. Stróżka wody, o takie ale plap. Ale na ten plap. Widok. W sensie ten widok jest po prostu no wow. No wow. I tak jest z oh, całego wow. Basenu, no. Oh wow, okej. Okay. No wow. Trzy, cztery. A teraz ciekawostka. Słuchajcie, z czego naprawdę znany jest Zelda? Z tego, że tutaj był kręcony James Bond Spectra w 2015 czy 2016 roku. To jest samochód Range, który brał udział z tym siodełkiem do strzelania. A my dzisiaj wjeżdżamy na górę wieczorem, żeby zrobić to Element Experience, czyli przygodę z Jamesem Bondem. A wieczorem korzystać z gondolki to jest coś po zamknięciu. Tylko raz w tygodniu.
Nie wiem, czy pamiętacie, ale my tak jeździliśmy w Crans-Montana, bo tam mieliśmy tą imprezę Armani i też właśnie był otworzony wyciąg dla tych, którzy byli zaproszeni na imprezę. Oj, szkoda, że pada deszcz, bo tak pięknie wygląda Zelden z góry wieczorem. A zobaczcie, jaki mamy autobus dla siebie, który nas zawiezie do góry. Normalnie to tu jest pełno ludzi. Wow, słuchajcie, jak tu wieje na górze. Coś niesamowitego. Dlatego dzisiaj były, już wiemy, dlaczego były wyciągi zamknięte. Wow. Ależ to wygląda w nocy, w zimie. W nocy. Wow, jest ekipa nami. O kurczę. Ale wieje. Wow. Ale super. No to jest coś. Proszę bardzo, Pena się cieszy, że się tak w nocy. W tą górę. Nie wolno. Idziemy obejrzeć film o historii Jamesa Bonda. Pomiędzy atrakcjami kręcę, na atrakcjach cisza. Szpiedzy się teraz rejestrują. Tutaj można obejrzeć gadżety Jamesa Bonda i pobawić się różnymi urządzeniami. To mi się podoba. Golden Gun. No i oczywiście, czym byłaby atrakcja turystyczna bez gadżetów? Kubki 007, torby 007. Bryloczki. No słuchajcie, chyba sobie strzelimy każda po Golden Gunie, no bo jak? Ja biorę pinę. Przypinkę? 007. No dobrze. Plececzka. No słuchajcie, zaszaliliśmy. Koszulki, czapki. Ja sobie rzeczywiście strzeliłam breloczek. Szaleństwo zakupowe. Ale słuchajcie, ten experience jest naprawdę super, prawda? Super, bardzo fajna przygoda. Super. Naprawdę super i najfajniej to, że zrobiliśmy wieczorem, ale warto, zdecydowanie warto. Jak będziecie w Zelden, zróbcie to. Zróbcie. I oczywiście zróbcie też zakupy. Ta-dam! A słuchajcie, było jedzonko austriackie, było jedzonko włoskie, na co dzień mamy w hotelu. I dzisiaj zapragnęliśmy zmiany. Mijako. Tutaj szara restauracja azjatycka. Nasz stolik. No jest pełno, więc i zaczynamy. No wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo zacnie. No słuchajcie, dzisiaj pogoda taka, deszcz, wiatr, na górze kolejki zamknięte, że stwierdziliśmy, że zaczniemy od siłowni. Co, idziemy na cardio najpierw? No, zaczynamy rozgrzeweczkę. Pan trener. Monika, ty co? Po treningu basen. I tak zrobiła się prawie 13. My zamiast na stoku to... O właśnie. To fikamy w basenie. Ja idę na saunę na dół, słuchajcie. Bo tam jest sauna dla dorosłych. Na Golaska. Tutaj jest ta tekstylna. Dzisiaj tak. Szósty dzień, czyli? Ostatni dzień na stoku. Ostatni dzień na stoku i Zelden nas tak zachęca, żebyśmy tutaj wrócili. No wczoraj mieliśmy ten dzień wolny z uwagi na obrzydliwą pogodę, zamknięte wyciągi. A dzisiaj jest po prostu? Pięknie. Pięknie. Ale pięknie. Ja dzisiaj testuję moje nowe spodnie. Perfect Moment wczoraj kupiłam. Stwierdziłam, że mi się przydadzą białe. Miałam kiedyś Bartona białe, ale nie mieszczę się. A te są
absolutnie bajeczne. Podobnie jak cały dzisiejszy dzień. A teraz jedziemy do tej restauracji Element, tam gdzie zwiedzaliśmy muzeum Jamesa Bonda. Mamy lamp zarezerwowany, słuchajcie, już ze 3 tygodnie temu. I oto jedna z najlepszych restauracji znajdujących się na takiej wysokości na świecie. Ania, pięknie, co? Pięknie. Obłęd. Nie wiem, na co się zdecydować. Zaczynamy. Panierowana cukinia z parmezanem, z kremem z parmezanu. Stewci zupa warzywna. Czarosołek. Piotrek też zaczynał od rosołu. Lecimy dalej. Tutaj moja pasta, fragola. Z gruszką, z twarożkiem, z burakami, z koperkiem i z grzankami w karmelu. Piotrek klasycznie Wiener Schnitzel. Monika sałatka. Tu się też powtarzają jeszcze sznycle i sałatki. Taka sytuacja, słuchajcie, dosyć śmieszna, jakby miała 5 lat, ale ma 13. Otóż zatrzymałyśmy się tutaj, bo moje dziecko musi polizać se sople. Dobry? Dobry. Słuchajcie, ona ma fioła z soplami od wczesnego dzieciństwa. W ogóle myślała, że to nie jest ten sopel, tylko ta sopla. Kiedyś pamiętam w Bad Gastein znalazła takiego wielkiego sopla. Żeby nie było, nie w zeszłym roku. Kiedyś, dawno temu, jak byłaś bardzo malutka, znalazła sopla i słuchajcie, szliśmy do restauracji. No i mówimy, zostaw tego sopla, bo cię nie wpuszczą. Ona tak, nie, bo ktoś mi go ukradnie. I słuchajcie, tego sopla musieliśmy potem w bagażniku zawieźć do hotelu, bo się nie chciała z nim rozstać. Dobre? Dobra. Daj Liza. No i kochani, ostatni zjazd. Ostatni zjazd. Tydzień minął jak z bicza trzasnął. Stefa, odczep się już od tych sopli. Jedziemy na dół. Jeszcze słuchajcie, chcę poczuć te sanki, bo w końcu tego nie zrobiliśmy. A ja naprawdę kocham sanki. Marzę o tym, żeby tym torem saneczkowym zjechać. No i słuchajcie, trochę dziwnie to wygląda. Trochę. No, a wsiadaj i ciągnę. Dobra, no chyba cię pociągnę. I tak na dół. No czad. Ale fajnie. Wow, dosyć szybko. No mówię ci, że super. A ja prawie nie chciałam iść. A ty prawie nie chciałaś iść, widzisz? Oh. Mówię ci, zawsze się mnie słuchaj. Cię szef nie wyhamował. O Jezu, jaką kałużę błota jeszcze. Pokaż brodę, cała broda we śniegu. No właśnie, bo ja się też wywaliłam. No słuchajcie, po tym jak Piotrek wylądował w rowie, już troszkę wolniej jedziemy. A co tu się wydarzyło? Kolejny pirat drogowy, córeczka tatusia też w rowie. Wstawaj, gabciu. I słuchajcie, te sanki to jest fenomenalna sprawa, natomiast ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w butach. Jeszcze narciarskich, snowboardowych, bo do hamowania naprawdę to się przydaje i naprawdę konieczne do takiej zabawy konieczne są kaski. W sensie w ogóle nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy to robić bez kasków. Jak widać. Jak ktoś ląduje w rowie. Jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Przepiękny sobotni poranek, a my co, już po śniadaniu spakowani uciekamy do Wiednia i jutro jedziemy do Warszawy. Tak wyglądały w tym roku nasze ferie zimowe. Dajcie znać, jak Wam się podobało i dajcie znać, co Wy robiliście w ferie. Całusy, pa!